Przed nami kolejna artystka, która też była w tej pierwszej szóstce, że tak się wyrażę. I to jest też sprawa, myślę, taka dosyć istotna, dlatego że Jagoda Naja, bo o niej mowa, mimo że mieszka w Lublinie, tam pracuje, tam uczy dzieci, pracuje z małymi dziećmi, to i pojawia się na tych koncertach, ponieważ jak być może Państwo wiedzą, to piosenkowe środowisko lubelskie jest naprawdę bardzo prężne, bardzo silne, to jednak nigdy nie nagrała płyty. Nie wiem, czy nie udało jej się namówić, czy uznała, że jednak nie warto, więc mają Państwo naprawdę niepowtarzalną okazję, żeby posłuchać paru piosenek w wykonaniu Jagody Nai, piosenek specjalnie dla niej napisanych i również skomponowanych przez Bartka Abramowicza, który zasiada przy pianinie. Tak, tak, tak. Te piosenki napisał dla Jagody Jan Kondrak, też myślę nazwisko Państwu dość dobrze znane. No i jeden z tych utworów, tak, znalazł się na tej założycielskiej, cytrynowej, pierwszej płycie. No i teraz wracamy do tych utworów po 20 latach. Jagoda Naja.